Cześć, więc wyprosiliście się o ten filmik. Było wiele pytań i próśb o ten filmik. Udało się, w końcu go nagrywam. Jeszcze chciałam się upewnić, czy na pewno chcecie ten filmik, więc dzisiaj zapytałam się na grupie i okazało się, że tak, nadal go chcecie. Podtrzymam ci pobieranie krwi, mam tu ałko. Ale żyję, nie zablałam, więc jest dobrze. Pokażę wam te aplikacje, które tam mam. Nie jest ich jakoś dużo i nie są one specjalnie ciekawe. No, chciałam zaspokoić waszą ciekawość i to nagrać w końcu. I dodatkowo Case Collection. I przy okazji wam powiem, gdzie kupuję case'y, bo o to też jest bardzo, bardzo dużo pytań. Zawsze jak tam na Instagrama dodam jakieś zdjęcie czy coś tego typu, to a skąd case, więc... Rozwiewając wasze wątpliwości, od razu mówię, że wszystkie case'y, które wam pokażę, są zamawiane przez eBay bądź AliExpress. Chyba tylko jeden kupowałam, tak, dwa chyba tylko kupowałam stacjonarnie w takiej, wiecie, na takiej wysepce w galerii. A tak to wszystkie po prostu są kupowane na tych chińskich stronach, dlatego że tam jest najtaniej. Co prawda czeka się ten miesiąc, ale wydaje mi się, że warto, jeżeli mamy możliwość zamówienia sobie etui do telefonu za jakieś 2 dolary, 3 dolary. Także myślę, że to jest naprawdę spoko opcja. Także bez zbędnego mojego gadania, bo to jest niepotrzebne, przechodzę do aplikacji, do case'ów. I jeszcze tylko wypadałoby powiedzieć, jaki w ogóle mam telefon i o jakim będę mówić. Mam telefon iPhone 6S Plus, złoty. W ogóle śmieszna sytuacja, że pod ostatnim właśnie filmikiem z telefonem pojawiło się mnóstwo komentarzy, że kłamie, że nie ma takiego telefonu jak 6S Plus, a tylko jest albo 6S, albo 6 Plus. No, muszę was zmartwić, bo jest i nie kłamałam, tylko chyba byliście niedoinformowani. I bardzo ważna informacja, pamiętajcie, że YouTube ogranicza teraz zasięgi i przy subskrypcji, jak już mnie zasubskrybujecie, to kliknijcie w dzwoneczek, wtedy będziecie powiadamiani o najnowszych filmikach, a teraz po prostu jest okropnie z tymi zasięgami przez YouTube'a, więc kliknijcie. Okay, więc tutaj macie wszystkie moje case'y, więc po kolei wam pokażę. Ogólnie pewnie jak zauważyliście, to lubię takie gumowe case'y, więc może od nich zacznę. Ich chyba mam najwięcej. No, ten też jest taki gumowy. No, więc takie silikonowe mam 4. Jeden jest zupełnie przezroczysty, jeden z takimi ananasami. Takie dwa świąteczne, zimowe z Merry Christmas i z takim zimowym motywem. Mam też takie dwa plastiki, które tak średnio chronią telefon, ale i tak mi się bardzo podobają, zwłaszcza ten Jordan. A ten w ogóle już mi się tutaj ułamał, jak widać, więc w sumie on jest już tak do wyrzucenia trochę, bo już w ogóle nie chroni telefonu. Też najlepsze case'y to są takie gumowe, naprawdę świetnie chronią telefon, zwłaszcza ten, bo on tutaj jest bardzo gruby i świetnie chroni telefon. I tak samo ten jest strasznie uroczy też takimi uszkami. Bardzo też polubiłam ostatnio ten case, taki różowy, tylko on już się tak strasznie pobrudził, że no, to był taki ładny pudrowy róż, a już no niestety tak nie jest. Ten, takie popularne case'y były mirror case, jakoś tak to się nazywa, takie lusterko. Ja wzięłam w kolorze złotym. I kiedyś dostałam jeszcze takiego case'a, który bardzo dobrze chroni telefon, bo jest też cały zabudowany, tu jest na magnesik, ale go nie używam. I to też ponoć robi jako case, ale powiem wam szczerze, że ja się to boję zakładać na mój telefon, bo no, nie wygląda to pewnie i poza tym brzydko to wygląda. Także jak widać, nawet jest to strasznie ciężko założyć. Wydaje, że wysłali mi w ogóle za małą, bo to miało chyba być na piątkę, a nie na 6S Plus, ale taka mała różnica w wielkości jest. Ale na pewno będę moją kolekcję powiększać, bo bardzo, bardzo lubię case'y, a te też na chwilę obecną mi wystarczają. No i przechodzimy do telefonu. Na tapecie blokady ekranu mam po prostu moje zdjęcie z nadmorza, które bardzo mi się podoba i po prostu sobie je ustawiłam. I jak odblokujemy, tutaj mamy pierwszą kartę. Tutaj mamy takie podstawowe rzeczy typu kalendarz, zdjęcia, aparat, pogoda, zegar, mapy, zdrowie, wideo, portfel, notatki, które się bardzo przydają, tak a propos. Przypomnienie, giełdę, iTunes, App Store,
książki, ustawienia, aplikacje Dom i Safari, czyli takie podstawowe rzeczy, kto ma każdy. I tu na dole na pasku mam szybkie wyszukiwanie, czyli telefon, wiadomości, Snapchat i Instagram. Na kolejnej stronie mamy FaceTime, kalkulator. Ja nawet nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. Jakieś odcinki, okej, nieważne. Aplikacje do zegarka od Apple. Tu mamy jakieś dodatki, których też nie używam. iTunes, iMovie. Ja nie używam iMovie, używam w laptopie. Tutaj mamy jakieś biurowe rzeczy. Tu jakaś kolejna aplikacja, której nie używam. I tutaj mam trzy aplikacje do sklepów internetowych: OLX, Allegro i eBay. Tu mamy dysk Google, muzykę, maila, Shazam. To jest bardzo fajna aplikacja, którą pewnie już kojarzycie. Jak nie znacie jakiejś piosenki, to po prostu ona Wam wyszuka. Dalej mam trzy aplikacje z pomysłami na jedzenie, na dania, takimi dietetycznymi i wegetariańskimi. Dalej mam skrót do mojego banku. Indahash, czyli kampanię na Instagrama oraz Musical.ly, które lubię sobie czasem pooglądać, ale od razu uprzedzam Wasze pytania i ich nie nagrywam. Na kolejnej karcie mam tutaj taki folder, gdzie mam różne aplikacje do przerabiania zdjęć. Tutaj mam skrót do Jak dojadę, tutaj mam skrót do strony z iDziennikiem, tutaj Tłumacz Google, czyli nic odkrywczego. I tutaj mam folder social i w tym folderze mam aplikacje typu Facebook, Vinted, który też tak rzadko używam, Zszywkę czasem na Zszywkę wejdę. Dalej mam Twittera, którego totalnie nie umiem używać i nie używam, Tumblr, na którego od czasu do czasu lubię sobie wejść, Messenger, no, oczywista rzecz, Ask. I tutaj na drugiej stronie mam Pudelka, na którego też raczej nie wchodzę, chyba że chcę się po prostu czasem odmóżdżyć. No to zdarza mi się wejść. Dalej mam skrót do mojej poczty, YouTube, tutaj Studio, czyli coś, co pewnie większość youtuberów ma w swoim telefonie, czyli taki skrót do analityk i takich różnych rzeczy na naszym kanale. Dalej mamy gry. Ja tutaj jakieś gry posiadam, chociaż totalnie w nie, nie gram. Ostatnio grałam w czółko w wakacje, jak nagrywałam challenge, a tak to w ogóle w te gry nie gram, więc w sumie musiałabym je usunąć i zrobić sobie porządek. I tutaj mam akurat jakieś piano Tiles, 96%, zgadnij co to, Subway Surf. Quizowanie 2048, Czółko i Island Crusher. I tą grę przez długi czas bardzo lubiłam i byłam od niej uzależniona. Dalej mam też bezużyteczną, mega, mega rzadko na to wchodzę naprawdę, ale czasem sobie lubię wejść i popatrzeć, co tam ciekawego ludzie wstawili. Social Blade, czyli mogę sobie patrzeć, ile mam subskrypcji na żywo. W sensie, że wiecie, aktualizuję co sekundę. Tutaj mam fanpage'a, czyli skrót do mojej strony na fanpage'u. Jeżeli ktoś jeszcze nie lajkuje, to zapraszam. Blix, czyli kupony różne, i Spotify, czyli muzyka. I na ostatniej karcie, o tu możecie moją tapetę zobaczyć, jest to zdjęcie z koncertu Justina, które zrobiłam sama, bo nigdy nie chciałam mieć na tapecie na przykład zdjęcia Justina, jak to ktoś robił, tylko chciałam sama zrobić, no i myślę, i bardzo mi się to zdjęcie spodobało. I tu mam Ubera i mój Orange, czyli taka aplikacja, żebym mogła kontrolować swoje faktury, rachunki i tak dalej. O, jeżeli ktoś mnie jeszcze nie dodał na Snapiem, to dodawać hak podkreślenie mi 1, bo zawsze się coś znajduje i zawsze jak jakieś ważne informacje dla was mam, to tam mówię. Tutaj mój Instagram, jakby ktoś chciał wejść sobie, jeżeli ktoś jeszcze mnie nie obserwuje, to też serdecznie zapraszam, Niko podkreślenie sta. No, co jeszcze wam mogę tutaj pokazać? O, mogę wam powiedzieć, ile zdjęć mam, bo się często o to pytacie. 7240 zdjęć, więc całkiem sporo w sumie, jak przez rok. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Zostawicie kciuka w górę, nie zapomnijcie zasubskrybować ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i kliknąć w dzwoneczek.
możecie w komentarzach pisać, jakie filmiki byście chcieli zobaczyć. Zapraszam Was na moją grupę, na mojego Facebooka, fanpage'a, wszędzie. I macie linki na dole oczywiście. I widzimy się w kolejnym filmiku i pa, pa!